Witam wszystkich bardzo serdecznie. Julia Przeździęk, TV Reklama. Znajdujemy się na premierze filmu Patryka Wegi. Jest ze mną Kubańczyk. Witaj. Siemanko, cześć. Robiłeś teledysk i całą piosenkę do filmu Patryka. Powiedz, czy to był twój pierwszy udział i współpraca z producentem filmowym? Tak. To był taki, znaczy pierwszy większy, jeżeli chodzi o muzykę, a też udało się zagrać epizod w filmie, więc najpierw było tak, że graliśmy epizod w filmie, gdzieś na planie z Patrykiem doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zrobić soundtrack do tego. Kawałek powstał bardzo szybko. Myśleliśmy, jakiego gościa zaprosić. Chcieliśmy tam kobietę w kooperacji zrobić ten kawałek z kobietą. No i padło na Ewelinę Lisowską. Ewelina świetnie się zachowała, bo tak naprawdę wysłała mi zwrotkę od razu wieczorem. Więc minęły może 3 godziny, od kiedy ja po prostu wysłałem jej prewkę, czyli taką wersję poglądową kawałka. Ona od razu dograła. No i czekaliśmy, bo miał wcześniej dużo wyjść film. No niestety musieliśmy chwilkę poczekać, więc kawałek półtora roku leżał na dysku, aż ma okazję w końcu się pojawić i cieszę się, że w końcu nadszedł ten dzień, bo faktycznie półtora roku było czekania. Dodatkowo jeszcze w kawałku producencko udzieliła się Ola, czyli DJ Slavik, więc myślę, że fajnie to wyszło bardzo. Chociaż naprawdę mamy ogromne problemy na YouTubie, przez słowo nas blokuje na każdym kroku. Tak, to sobie wytniecie. YouTube nas blokuje na każdym kroku z tym, ale i tak wywalczyliśmy ten milion wyświetleń, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. No widziałam właśnie, że kawałek bardzo ładnie się sprzedał. Czyli w sumie to rozpoczęła się wasza współpraca od tego, że miałeś zagrać krótki epizod wraz z Olą, czy sam? Znaczy, takim CEO tego projektu to w ogóle była Ola, bo to ona dostała propozycję zagrania tego epizodu. Zaprosiła mnie, bo ten epizod polegał na roli w parze, tak jakby, i nie chciała po prostu z nikim innym odgrywać tej krótkiej, co prawda, roli, więc ja się również pojawiłem i gdzieś tam już były rozmowy o tym kawałku i dogadaliśmy to po prostu na planie. Ale jak to w ogóle się stało, że taki szybki flow złapałeś, że napisałeś tekst, ponieważ sam pisałeś, tak? Zazwyczaj sam piszę też dla ludzi jako ghostwriter, zdarzało mi się teraz już mniej. Po prostu siadłem, gdzieś dostałem słowa klucz od Patryka, które chcę zawrzeć w tym kawałku. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, jak wygląda film, nie wiedziałem, nie mogłem sobie tego wyobrazić, więc tak naprawdę bazowałem na słowach klucz. I fajnie, bo udało się w pierwszej wersji wysłać ten kawałek i Patryk powiedział: wow, to jest to, o to chodziło, tekst idealnie pasuje do filmu, więc to był first try i jaram się mega, ponieważ no, bałem się tego, że będziemy robić jedną wersję, drugą wersję, trzecią, że tekstowo będzie trzeba poprawiać, nagrywać, a jednak udało się za pierwszym razem, jestem bardzo zadowolony. A jak nagrywasz swoje kawałki, to też tak szybko tobie to wychodzi wszystko za pierwszym razem, czy jednak są gdzieś tam dłuższe zastanowienia i poprawki? To zależy też od utworu. Zdarzało się tak, że na przykład kawałek Lady Punk, który ma teraz 40 milionów wyświetleń, napisałem w 15 minut. A zdarza się tak, że siedzę 2-3 dni, potem mija tydzień, potem drugi tydzień i nie mogę złożyć tych myśli, więc to wszystko zależy od weny, od nastroju i od danego dnia po prostu. Ale chyba jak tak to patrzeć na tygodnie, to i tak nie jest długo, żeby jak na napisanie piosenki, nie? Wydawało mi się, że na przykład, nie wiem, to jest kwestia paru miesięcy, bo niektórzy no, artyści jednak potrzebują tyle czasu, a ty nie dość, że sami w tak szybkim tempie, no to naprawdę, no, masz flow. Dzięki. No kurczę, nie wiem co powiedzieć, no widzisz, no to zależy od weny twórczej artysty, tylko i wyłącznie. A Ola, przez to, że jest DJ-em, jakoś też ci w tym pomaga, czy nie? Nie, myślę, że tekstowo to raczej ja sam zawsze piszę teksty i tutaj jeżeli chodzi o warstwę liryczną, to napisaliśmy z Eweliną po prostu ten tekst, ona napisała swoje fragmenty, ja swoje, natomiast Ola zajmowała się tak jakby brzmieniem tego, jak to miało wyglądać. Więc no tak to wyglądało. Koniec końców, Ewelina mówi, że też bardzo szybko napisała swoją zwrotkę. Opowiedz może troszkę o współpracy z Eweliną. Jak się tobie pracowało? Czy na przykład chciałbyś stworzyć z nią kolejny utwór? Jasne, nawet są już gdzieś takie plany. Współpraca była świetna, ponieważ tak naprawdę, tak jak ci powiedziałem, Ewelina wysłała mi swoją prewkę tego samego dnia wieczorem, więc to było naprawdę niesamowite i byłem zaskoczony. Potem wbiliśmy do studia i okazało się, że mamy mega flow, że rozumiemy się. Razem sobie podpowiadaliśmy gdzieś, jak to ma wyglądać, kminiliśmy, że tak powiem, w slangu. I ta współpraca naprawdę mega się układa w studio. Nagraliśmy chwilę, moment, kawałek w Warszawie. Potem jeszcze małe poprawki, bo tam mix, mastering. Każdy to musi przesłuchać, potem gdzieś tam wysłać swoje poprawki, więc to już
robiliśmy zdalnie, ale jeśli chodzi o stricte samą pracę w studiu, to było bardzo szybko i bardzo byłem zadowolony, bo było czuć to flow wspólne. Praca nad utworem, mówisz, że poszła dość sprawnie, a jak to wyglądało w takim razie z epizodem w filmie? Dużo mieliście poprawek, czy też wszystko za pierwszym razem? Znaczy nie, było kilka poprawek, akurat mieliśmy taką scenę łączoną nad basenem, było nagrywane to w Konstancinie. Może dwa duble czy trzy, jeżeli chodzi o nasze tam wypowiedzi z Olą. Nie pamiętam dokładnie, to było półtora roku temu. Zresztą śmiać mi się chce, bo boję się zobaczyć na ekranie, jak ja wtedy wyglądałem. Na pewno byłem z 20 kilo cięższy. Miałem no 3/4 mniej tatuaży, także jeszcze byłem takim dzieciaczkiem i chciałbym zobaczyć. Ostatnio przez te półtora roku bardzo dużo się u mnie zmieniło, więc jestem ciekaw, jak teraz jeszcze na tak wielkim ekranie będę mógł zobaczyć starego ja. To prawda, szczególnie tutaj jeśli chodzi o sferę sportową głównie, nie? No sporo tych walk już odbyłeś. Powiedz, kiedy zobaczymy Ciebie ponownie w klatce? Na razie wróciłem sobie do treningów, żeby sobie ogarnąć życie, że tak to powiem, żeby poukładać to wszystko po ciężkiej trasie koncertowej, po ogromnych problemach zdrowotnych. Gdzieś tam planujemy, żebym pojawił się w październiku, natomiast jeżeli chodzi o rywala czy jakieś szczegóły, to jeszcze nic nie wiadomo. Po prostu ma być gdzieś w październiku i takie jest info. A masz jakiegoś specjalnie upatrzonego, czy na razie jeszcze nie? Wiesz co, ja jestem takim zawodnikiem, który raczej nie dymi, że tak to powiem, i no to raczej nie szuka, tak nie szuka zwady. Zresztą ja naprawdę dobrze żyję z większością ludzi w tej federacji FMA, więc no nie, no będę czekał, aż włodarze zaproponują kogoś i wtedy będziemy rozmawiać. A gdybyś miał wybrać między właśnie trasami koncertowymi a walkami, co ciebie bardziej jara? To wybrałbym trasy koncertowe, ponieważ ja jestem muzykiem od dziecka, jestem multiinstrumentalistą, grałem na instrumentach, sam komponuję i to jest moje całe życie, tak naprawdę muzyka to jest moje całe życie, a sporty walki to jest dodatkowa zajawa, która tak jakby trzyma mnie w ryzach i pozwala mi robić to, co robię w muzyce, ponieważ no, w muzyce też bardzo ważna jest samodyscyplina i takie jakby cechy, które kształtuje się na macie, więc tutaj powiedział muzyka, może tak 70 do 30. 70 do 30, dobra. Mam do Ciebie pytanie jeszcze odnośnie walki w konkurencyjnej federacji co do fejmu, prawda? Ale została już ogłoszona walka Kasiusza z Mateuszem Murańskim. Co sądzisz o tej walce? Ale w boksie, czy gdzie oni będą walczyć? Tego jeszcze chyba nie podano. Na razie tylko podano, że będzie okay, taka walka. Myślę, że Kasiusz będzie naciskał na pewno na to, żeby walczyć w boksie, więc jeżeli w boks, to myślę, że Kasiusz, jeżeli chodzi o MMA, to widziałem, że ogromny progres zrobił Mateusz Murański, więc może mieć szansę. Ale jednak wiesz, Kasiusz po ostatniej walce na fejmie miał tam w sumie dwie walki, nie? Od tamtej pory miał przerwę. I czy ty nie sądzisz, że to jednak może bardzo zaważyć na tej Tego się nie zapomina, wiesz, Kasiusz bije mądrze, Kasiusz jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, on wie, jak układać sobie rywali w boksie, szczególnie, że ma zasięg rok, który jest jego ogromnym atutem, jest wyższy na pewno sporo od Mateusza Murańskiego, więc jeżeli chodzi o boks, to myślę, żeby była deklasacja. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o MMA, to myślę, że tutaj Mateusz miałby spore szanse. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę w takim razie i wyczekuję. Będziesz pod koniec filmu, na początku, czy kiedy? Nie mam pojęcia jeszcze. Na pewno kawałek jest w filmie, więc to mnie jara najbardziej. No tak, no to wiadomo. Dzięki bardzo. Dziękuję. I czekam na film. Dzięki, hej.